Cześć, witajcie na kanale Samoloty. Transfer, którym żyła cała Polska. Robert Lewandowski przeprowadził się ze stolicy Bawarii do FC Barcelony. Tak, medialny transfer spowodował istne szaleństwo w Polsce, któremu nie ma co się dziwić. Poza aspektami sportowymi, jednym z poruszanych przez media tematów było miejsce, w którym wraz z rodziną zamieszka napastnik reprezentacji Polski. A wybór padł na miejscowość, w której wcześniej mieszkali zarówno Luis Suarez, jak i Leo Messi. Miejscowość Castel de Fels stała się popularna po wielu filmikach w internecie, jak i artykułach w mediach, w których autorzy twierdzili, że nad miejscowością nie mogą latać samoloty. Z tego właśnie powodu miejscowość ma być tak popularna wśród szukających wypoczynku sportowców. W tym odcinku przyjrzymy się jednak mapom lotniczym i poszukamy prawdy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest STS, legalny polski bukmacher. Jaki sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku? El Clasico to wydarzenie obowiązkowe w kalendarzu każdego kibica. Ja będę trzymał kciuki za drużynę Roberta Lewandowskiego w tym historycznym dla polskich kibiców spotkaniu. Jest to idealny moment, aby założyć konto w STS z kodem SAMOLOTY i odebrać nawet 1560 zł bonusu, korzystając z linku w opisie. Dodatkowo, oprócz samego bonusu, macie również opcję pierwszego zakładu bez ryzyka. Przykładowo, stawiając na FC Barcelonę w meczu z Realem kwotę 100 zł na wygraną Barcelony, możecie wygrać aż 250 zł. Jeśli jednak Blaugrana przegra ten mecz, wy dostaniecie zwrot swojego zakładu. Tak więc albo wygrywacie 250 zł, albo nic nie tracicie i otrzymujecie zwrot środków. Ponadto możecie otrzymać dodatkowe 60 zł bonusu za wykonanie łatwych zadań. Jednak to nie koniec dobrych informacji. W STS TV macie możliwość oglądania meczy topowych lig piłkarskich, takich jak Bundesliga, La Liga czy Serie A. Nie czekaj i skorzystaj z atrakcyjnych bonusów do nawet 1560 zł oraz zakładu do 100 zł bez ryzyka, klikając link w opisie lub korzystając podczas rejestracji z kodu SAMOLOTY. Ośrodek treningowy FC Barcelony nieznacznie oddalony jest od Camp Nou i znajduje się już na obrzeżach stolicy Katalonii. Chcąc mieszkać blisko Morza Balearskiego, Robert Lewandowski mógł zamieszkać albo w centrum miasta, lub właśnie w najbliższej miejscowości z dostępem do plaży, Castel de Fels. Miejscowość ta znajduje się idealnie w linii dwóch pasów lotniska El Prat, jednego z najbardziej ruchliwych portów na Starym Kontynencie. Argumentem, dlaczego to w miejscowości, w której mieszkał Argentyńczyk, a obecnie mieszka tam Robert Lewandowski, nie latają samoloty, jest fakt, że miejscowość leży na terenie Parku Narodowego Garaf. Z tego powodu samoloty muszą omijać to miejsce, aby chronić faunę. Tylko jest tutaj mała nieścisłość. Otóż 66-tysięczne miasto nie leży na terenie Parku Narodowego. Jednak gdy spojrzymy na dane z transpondera samolotu startującego z pasa 25 lewy w aplikacji Flightradar24, zobaczymy, że samolot wykonuje po starcie ostry zakręt, po czym dalej nabiera wysokości już nad morzem. Gdy w 1916 roku w pobliżu obecnego portu powstawało tam pierwsze lotnisko, to w okolicy nie było praktycznie niczego, a startujące okazjonalnie maszyny nie sprawiały większych problemów. Obecnie lotnisko El Prat rozrosło się do potężnych rozmiarów, posiadając dwa ogromne, niezależne terminale oraz aż trzy pasy startowe. W 1994 roku dzięki rozbudowie lotniska to było w stanie obsługiwać nawet 50 operacji na godzinę. Głosy niezadowolenia mieszkańców coraz częściej były brane pod uwagę. W 1999 roku minister infrastruktury zaakceptował masterplan dla lotniska w Barcelonie. Plan zakładał budowę trzeciego pasa 07 lewy 25 prawy, co pozwoliłoby lotnisku zwiększyć przepustowość do 90 operacji na godzinę. Masterplan otrzymał w 2002 roku pozytywną opinię środowiskową. Specjalna komisja musiała zbadać, jak rozbudowa lotniska wpłynie na emisję hałasu w okolicy,
oraz musieli otrzymać podpisy od władz lokalnych miejscowości. Takiej zgody nie wydało jedynie władze Castel de Fels. Mimo to zaledwie 2 lata później pas zaczął funkcjonować, co spotkało się z ogromnym protestem mieszkańców, nie Castel de Fels, a pobliskiej Gawy, która najbardziej została dotknięta hałasem startujących i lądujących samolotów. Rozpoczęły się prace nad rozwiązaniem tego problemu. Tym sposobem na lotnisku El Prat zaczęło obowiązywać tak zwane zbalansowane podejście. Wśród nowych zasad wprowadzono m.in. polecenie ograniczenia używania odwracaczy ciągu, lądowanie przy użyciu niewielkiej ilości ciągu, wprowadzenie godziny nocnej, zakaz lotów niektórych modeli, takich jak Tupolew Tu-154, czy właśnie wytyczono nowe ścieżki startu i lądowania. Jednak co dalej z nowym pasem zbudowanym w głąb lądu, który był uporczliwy dla mieszkańców Gawy i w linii prostej przebiega wprost przez Castel de Fels? Wraz z rozwojem lotnictwa nowoczesne maszyny emitują coraz mniej hałasu oraz zanieczyszczeń. Przez to dzięki nowym badaniom oddziaływania samolotów na otoczenie lotniska wyznaczono strefy podwyższonego hałasu, w których ani Gawa, ani Castel de Fels się nie znalazły. Tym sposobem wypoczywający na plaży Robert Lewandowski ma okazję nad swoją głową zobaczyć startujący samolot z pasa 25 prawy. I hałas wywołany przez samolot nie powinien być uciążliwy dla osób przebywających w miejscowości. Obecnie trwają prace nad przemodelowaniem przestrzeni powietrznej nad Barceloną, która obecnie jest uważana za niewydajną. A samoloty startujące z pasa 25 lewy nie będą już musiały po starcie wykonywać ostrego zakrętu w głąb morza, ponieważ dzięki ograniczeniu emisji hałasu przez nowe samoloty, zakręt ten nie jest już konieczny względem prawa. Dlaczego jednak samoloty po starcie nie skręcają od razu w prawo, jeśli lecą na północ? Czy faktycznie ma to związek z zakazem lotów nad Parkiem Narodowym Garaf? Szybkie spojrzenie na mapę lotniczą i już wiemy, że w pobliżu miejscowości nieopodal lotniska znajdują się szczyty górskie o wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza, które startujące dopiero co samoloty muszą ominąć. Podsumowując, czy nad domem Roberta Lewandowskiego nie latają samoloty? Nie znam adresu pana Roberta, ale z pewnością nad jego domem nie ma strefy zakazu lotów. Tak samo jak takiej strefy nie ma nad Parkiem Narodowym Garaf. Natomiast dzięki nowszym, cichszym silnikom Polak może spać spokojnie, będąc gotowym na swoje pierwsze w karierze El Clasico, w którym wystąpi już w najbliższą niedzielę. A w dzisiejszym odcinku to już tyle. Jeśli odcinek Ci się podobał, to zachęcam do polubienia go, aby wybił się troszeczkę nad te z fałszywymi informacjami, oraz zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki, cześć!